Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, kolejna, druga już niedziela Wielkiego Postu, kiedy spotykamy się, rozważając mękę pańską, a jednocześnie pragniemy dobrze przygotować się na święta, które już tak naprawdę niedługo, kilka tygodni zostało, gdzie będziemy radośnie cieszyć się tym, czego Jezus dla nas dokonał. Dzisiaj w tych naszych wielkopostnych rozważaniach, w czasie nabożeństwa gorzkich żali, przyszedł czas na drugi warunek dobrej spowiedzi, czyli żal za grzechy. Kiedy zrobimy sobie rachunek sumienia, kiedy zauważymy to, co się w naszym życiu dzieje, kiedy dostrzeżemy, że nie zawsze jest tak pięknie, jakbyśmy chcieli, że bardzo często na jaw wychodzą nasze jakieś wewnętrzne, ukryte motywy, wtedy jest czas na to, aby zrozumieć swój błąd i przyjść z nim do Jezusa i żałować swoich czynów. To jest bardzo istotne, gdyż współczesny świat nie lubi tego. Ale może nie tylko współczesny, bo tak naprawdę ludzie nigdy tego nie lubili, nie lubili. Nikt nie chce przyznawać się do swojej winy. Zawsze lubimy przerzucać odpowiedzialność na drugą osobę. To, jak pamiętamy już w Księdze Rodzaju, zaraz po grzechu, pierwszy ze skutków, kiedy w pewnym momencie niewiasta zrywa zakazany owoc, zjada go, daje swojemu mężowi, wtedy otworzyły się im oczy, wtedy poznali, że są nadzy, zaczęli się przed sobą chować, a potem zaczęli się wzajemnie oskarżać. I właśnie w tym kontekście warto przyjrzeć się temu, co Jezus chce nam przekazać przez swoją miłość, którą nas umiłował. To, co wycierpiał, aby, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, móc powiedzieć: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy, to dzisiaj rozważamy kolejny etap jego męki od momentu, kiedy zostaje postawiony przed sądem, przed Trybunałem, najpierw Wysokiej Rady arcykapłanów żydowskich i Sanhedrynu, później zostaje odesłany i przedstawiony Piłatowi jako zbrodniarz. Później zostaje też przez Piłata odesłany do króla Heroda, który jako władca Galilei według światowych trendów i światowego prawodawstwa jest władny, aby dokonywać sądu nad Jezusem. I dobrze wiemy, ile Jezus musiał wycierpieć, bo cierpienie to nie tylko jest to cierpienie fizyczne, ale i wszelkie oskarżenia, wszelkie pomówienia, wszelka obmowa, która bardzo często jest obecna w naszym życiu, a czasami wręcz i oszczerstwo, tak jak w przypadku Jezusa, kiedy postawiono fałszywych świadków, którzy zeznają przeciwko Niemu. Ale On nie otwiera swoich ust. On nie próbuje za wszelką cenę tłumaczyć się, bo On wie, że musi wytrwać do końca, aby nam powiedzieć: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. To jest, kochani, wielka miłość. Wielka miłość, która sprawiła, że Jezus to wszystko przetrwał. Dzisiaj w niedzielnych czytaniach, w drugim czytaniu, był fragment listu świętego Pawła do Rzymian, w którym jest mowa o tym, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Pana Boga. Nic. Utrapienie, ucisk, prześladowanie. Nie wiadomo, jakby były wielkie te nasze grzechy, Bóg, jeżeli do Niego przyjdziemy, jest w stanie nam wszystko wybaczyć. Jeżeli przyjdziemy i powiemy: Panie Jezu, żałuję. Panie Jezu, przepraszam. Czasami człowiekowi tak trudno to uczynić. Za wszelką cenę próbujemy przerzucać właśnie winę na siebie. To nie ja jestem winien, to inni, to ktoś tam. Zawsze znajdziemy sobie argumenty. A problem nie leży w tym, czy to ktoś zrobił czy złego, czy ja. Ale kiedy ja widzę swój grzech, swoją słabość, i z tym przychodzę do Jezusa, mówiąc Mu, że żałuję tego, za każdym razem usłyszę:
A ja ci to wybaczam. A ja ci to wybaczam, siostro. A ja ci to wybaczam, bracie. Bo właśnie po to Jezus wziął na siebie tak wielkie cierpienie, aby w tej drodze, którą przeszedł, pokazał Ojcu Niebieskiemu, że jest wierny Jego woli, że wytrwa do końca. Dlatego później na krzyżu był w stanie powiedzieć te słowa: wykonało się. Czasami o nich zapominamy, zajęci swoimi sprawami. Owszem, przyjdziemy do kościoła, pomodlimy się, ale jakże często ta nasza modlitwa wygląda w ten sposób: Panie Boże, daj mi to, Panie Boże, daj mi tamto. Panie Boże, zabierz ode mnie te wszystkie cierpienia, które na mnie spadają. Jak możesz mnie tak karać? Za co? Przecież to nie ja jestem przyczyną tego, to nie ja zgrzeszyłem. Dlaczego mnie to spotyka w życiu? Tyle cierpienia, tyle bólu. Nie dostrzegamy tych, którzy żyją obok nas, którzy niosą większe krzyże, ale nam się wydaje, że ten nasz jest największy. I znamy te historie, takie opowiadania są dwa właściwie. Jedno jest właśnie o człowieku, który też myślał, że ma tak wielki ciężar do niesienia, tak wielki krzyż i tak narzekał w swoich modlitwach do Pana Boga, że on już powiedzmy nie jest w stanie tego dźwigać. Dlaczego on musi największy krzyż na świecie nosić? I miał taki sen, w którym zobaczył wielką salę i mnóstwo krzyży. Wielkie, małe, duże, drewniane, złote, kamienne, różne do wyboru, do koloru. I wtedy usłyszał głos: no to wybierz sobie ten, który ci pasuje. No i człowiek ów oczywiście najpierw to podszedł do tego największego, złotego, wysadzanego drogimi kamieniami, ale nawet nie był w stanie go poruszyć, nawet nie drgnął ten krzyż. Zaczął szukać trochę mniejszego i tak szukał, przebierał. Okazywało się, że wszystkie są za wielkie, za ciężkie, niewygodne, ale w końcu gdzieś tam po dłuższym czasie znalazł w kącie taki mały krzyżyk zrobiony z dwóch patyków związanych sznurkiem. Podszedł do niego, podniósł: o, ten chcę mieć, ten krzyż, Panie Boże, ja chcę mieć. Nie tamten, co mam, tylko ten chcę mieć. Na co usłyszał: ale to właśnie jest ten Twój krzyż. To właśnie jest ten Twój krzyż. Dlatego, siostro, bracie, pamiętaj, Pan Bóg nie robi ci wymówek. Pan Bóg nie będzie ci wytykał twoich błędów, bo On chce ci pomóc. I to, że chce, żebyś zobaczył swoje winy i za nie żałował, jest niezbędne, aby On mógł ci to wybaczyć. Ale musisz tego chcieć. Jeżeli tego nie chcesz, jeżeli nie potrafisz tego przetrawić, ważne jest, żeby ci nie spotkało to, co tego jednego z apostołów, który zdradził Jezusa, a potem, kiedy zrozumiał swój błąd, zamiast żałować i przyjść do Jezusa, prosić o przebaczenie, po prostu rozpacz go zniszczyła i się powiesił. Tak było z Judaszem. A przecież Piotr też zdradził Jezusa. Słyszeliśmy o tym, dzisiaj śpiewaliśmy w czasie gorzkich żali. Ale jednak Piotr inaczej do tego podszedł. On to zrozumiał i uznał. I tak naprawdę tu jest klucz do wszystkiego: uznać swoją słabość. Im bardziej widzimy swoją słabość, im bardziej żałujemy za swoje grzechy, tym więcej otwieramy swoje serce, aby Boża łaska mogła w to miejsce naszej słabości wejść i przemienić nas od środka. Tego tak naprawdę potrzebujemy, by się nie pogubić, by nie zmarnować swojego życia. Pamiętajmy, diabeł nie będzie nas oszczędzał, będzie udawał przyjaciela, ale będzie nas podpuszczał i będzie wodził w różne miejsca, żebyśmy tylko gdzieś od Pana Boga się odwrócili. Bo okazało się, że Pan Jezus wytrzymał największe cierpienia, i te fizyczne przy biczowaniu, i te wyszydzenia, kiedy się z Niego naśmiewano, i to, kiedy Go na Niego pluto, to, kiedy uderzano Go trzciną po głowie, to, kiedy go wyzywano, kiedy go popychano, kiedy go fałszywie oskarżano, kiedy go zdradzono. I to nie zmieniło nastawienia Jezusa. Nie przestał kochać ciebie i mnie.
Więc diabeł wie, że nie ma szansy na to, tak jak właśnie święty Paweł tu napisał, żeby coś nas mogło odłączyć od miłości Chrystusa. Ale diabeł wie jedno, że Pan Bóg uszanuje nasz wybór. I jeżeli my sami się od Niego odwrócimy, jeżeli my do Niego nie przyjdziemy, to Pan Bóg na siłę nie zadziała. A nie przyjdziemy do Jezusa, dopóki nie uznamy swojej słabości, nie zaczniemy za nie żałować, za niewłaściwe decyzje, za śmiech z innych, za to, że tak często lubimy spychać odpowiedzialność na kogoś, że lubimy kogoś w jakiś sposób też zniszczyć, aby uratować siebie. Tacy jesteśmy. I nie ma się co oszukiwać. Ale Bóg właśnie takich nas kocha. Nie dlatego, że tacy jesteśmy, ale pomimo tego, że tacy jesteśmy. Dlatego korzystajmy z tej szansy, aby do Niego wracać. Przyjdźmy do Niego i powiemy: Panie Jezu, ja teraz to widzę. Widzę swój grzech, widzę swoją słabość, widzę moje decyzje, które popełniałem w życiu, te głupoty, które wypływały z mojej właśnie młodości czasami, lekkomyślności, egoizmu, mojej pychy. I za to Cię przepraszam. Ksiądz Dominik Chmielewski, ja już to nieraz mówiłem z tego miejsca, może nie z tego miejsca, tylko z tego na dole, ale opowiadałem właśnie w czasie jednej z katechez, rekolekcji, opowiada właśnie o spowiedzi. Mówi, że człowiek, który się spowiada, przetrawił już w sobie wiele i wie, zdaje sobie sprawę z tego, że jego życie nie jest wcale takie idealne, że wiele ma do zarzucenia i wielu rzeczy w życiu żałuje. I kiedy stanie przed Panem Bogiem na sądzie, kiedy Pan Bóg pokaże mu jego życie, całe życie, ze wszystkim. Ksiądz Pawlukiewicz dodaje, że jak staniesz na sądzie, to z jednej strony tak jak film obejrzysz swoje życie, a na pasku będzie widać to wszystko, co naprawdę tobą kierowało, wszystkie twoje myśli. Więc kiedy Pan Bóg pokaże ci to twoje życie, a ty już masz to w sobie przerobione, bo już zdajesz sobie sprawę, że tak właśnie ono wyglądało i powiesz: tak, Panie Jezu, taki właśnie jestem. Takie było to moje życie. Ja teraz żałuję. Ja Cię przepraszam. A On przyjdzie, podejdzie, uściska, przytuli i powie: a ja Tobie wybaczam. Wejdź do radości Twojego Pana. Kiedy jednak człowiek zobaczy to swoje życie i powie: nie, nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja tego tak nie widzę. Ja jestem inny. Ja tego, Panie Boże, nie przyjmuję. Odejdzie w swoich emocjach, które mu towarzyszyły całe życie, w tej pysze, ale kiedy za nim zamkną się drzwi, wtedy nie ma już odwrotu. A wtedy dopiero wraca rozum, tak jak w emocjach. On wraca wtedy, kiedy emocje ustąpią. I wtedy zaczynamy widzieć, że to było niepotrzebnie, zaczynamy żałować, ale to się już nie zmieni. To jest właśnie tragedia potępienia. Kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczyło powiedzieć: Panie Jezu, przepraszam, żałuję za swoje grzechy i sytuacja człowieka, jego wieczność byłaby inna, ale ponieważ tego nie zrobił, musi teraz całą wieczność cierpieć i to się nigdy nie skończy, nigdy, bo wieczność to nie jest po prostu bardzo długo, to jest zawsze, nie ma nadziei. Dlatego, siostro, bracie, pamiętaj, co uczynił dla ciebie Jezus. To nie jest tylko jakaś bajeczka dla małych dzieci. Pan Jezusek to, Pan Jezusek tamto. Ale Pan Jezus, który przy biczowaniu przyjmował razy, kiedy rozrywano Jego ciało, kiedy Go opluwano, kiedy nakładano Mu koronę cierniową na głowę, kiedy krew tryskała z Jego głowy, ten ból, którego doświadczał przygnieciony krzyżem, kiedy upadał na drodze krzyżowej, to wszystko było dla ciebie i dla mnie. Tak Bóg ciebie kocha. Jak miałby więc nie darować ci wszystkiego, jeżeli do Niego przyjdziesz? Na co więc czekasz? Przyjdź, aby łaska Boża mogła znowu w tobie zagościć, aby twoje serce znowu zaczęło bić rytmem miłości, aby twoje życie znowu miało sens,
abyś umiał pomagać nieść krzyż tym, którzy, tak jak Ty wcześniej narzekali, abyś im pokazał, że warto pójść za Jezusem, bo On jest prawdziwym przyjacielem i prowadzi nas do nieba. Jeżeli więc, siostro, bracie, chcesz, bo nigdy Cię do Jezus do niczego nie zmusza, to zaufaj Mu i przyjdź z całym swoim tym dziadostwem, które Tobie towarzyszy, ze wszystkimi złymi decyzjami, które w życiu podjąłeś czy podjęłaś, z całym tym żalem, który przychodzi, kiedy do nas dociera, co żeśmy w życiu uczynili, naszych niewłaściwych wyborów. Przyjdź i powiedz: Panie Jezu, przepraszam. On Ci to wybaczy. Amen.